Cześć, z tej strony Piorun. Poczytamy sobie dzisiaj. ITHardware.pl. Artykuł napisał Marcin Jerzewski. 3.11.2024, 19.50. Źródło GIS Chin'a. Dobra, czytamy. Microsoft przygotowuje się do wprowadzenia nowej marki o nazwie Windows Intelligence, co jest oczywiście zerżnięciem z Apple Intelligence, ale no nieważne. W świecie megakorporacji takich jak Google, Microsoft, Apple, Amazon i innych oszołomów, najważniejsze jest kto pierwszy, ten lepszy. No dobra, to czytam. Ostatnia aktualizacja kodu systemu Windows 11 sugeruje, że firma połączy wszystkie swoje funkcje bazujące na sztucznej inteligencji, czyli SI, w jedną markę. Microsoft wprowadzi Windows Intelligence, aby ujednolicić funkcje AI w systemie Windows 11. Wiecie, co jest największym problemem systemu Windows 10, 11, 50, 1000, 2000, jakim by nie był? Kompatybilność wsteczna, czyli na Windows 11 możesz uruchomić program z Windowsa 95, 98, 2000, XP i tak dalej. I to powoduje to, że Windows się będzie rozpierdalał pod każdą możliwą formą, a sztuczna inteligencja gówno tu tak naprawdę pomoże. Dobrze, czytamy dalej. Obecnie Copilot pozostaje głównym narzędziem AI, czyli Assistant Intelligence w systemie Windows 11. Jest to cyfrowy asystent, który pomaga użytkownikom w wykonywaniu zadań, zapewnia inteligentne sugestie, a także udziela porad. Jednak niedawna aktualizacja kodu systemu operacyjnego sugerują, iż Copilot i inne narzędzia AI zostaną częścią Windows Intelligence. Tego wam nie puszczę, bo prawa autorskie. O, takiego ciapusia to bym sobie wrzucił do komputera. Nazwa Windows Intelligence jest podobna do Apple Intelligence. Jak ja jestem super inteligentny, bo od razu wiedziałem, o co chodzi. Marki, której Apple używa dla własnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, czyli SI, takich jak Siri, to prawdopodobieństwo może prowadzić do porównań, ponieważ obie firmy dążą do tworzenia inteligentnych, przyjaznych dla użytkownika usług. No, powiem wam tak, przyjazny dla użytkownika usług, gdzie sztuczna inteligencja będzie w czasie rzeczywistym obrabiała wasze dane, różnego rodzaju pliki i wysyłała je do serwerów Microsoftu. W zapisie licencyjnym Windowsa jest coś takiego napisane, że wy jesteście współwłaścicielami systemu z Microsoftem. Microsoft ma takie same prawa do waszych prywatnych dokumentów, plików, czegokolwiek na waszym systemie. I wy nic nie możecie z tym zrobić. Kliknęliście, akceptuję umowę, więc dziękuję, do widzenia. No. Niewykluczone, iż gigant z Redmond, stawiając na tę nazwę, chce przy okazji rzucić wyzwanie konkurentowi z Cupertino. Nadchodzi koniec Copilot. Czy Copilot zniknie? Nie. Microsoft nie zamierza uwalić narzędzia. Wraz z wprowadzeniem marki Windows Intelligence, Copilot niedawno otrzymał aktualizację, w tym nowy interfejs oparty na kartach, sponsorowanie, rekomendacje i inne narzędzia, takie jak Click to Do, Recall. Tak, wiecie, o co chodzi z tym recallem? Już wam wytłumaczę. Z recallem chodzi o to,
że komputer wyposażony w najnowocześniejsze procesory Core Ultra Intela, czyli Microsoft, przepraszam, czy AMD Ryzen AI, będzie wykonywał wam co, nie wiem, 10 sekund, 5 sekund, rzut ekranu. Dajmy na to, logujemy się na stronę banku, w którym macie pieniądze na koncie. Recall robi wam rzut hasła, rzut loginu czy kodu. Dziękuję bardzo. Haker, który to wykradnie, już ma dostęp do waszego konta bankowego. Co, będziecie protestować przeciwko Windowsowi? Microsoft ma to w dupie. Dobrze, przydajmy. Inne narzędzia, takie jak Click to Do, Recall, które pomagają, raczej nie pomagają, tylko niszczą życie zwykłych użytkowników. Ale dobra, które pomagają w zadaniach, również będą nadal ulepszane, tylko już w ramach Windows Intelligence. Koniec artykułu. No. Ja wam to zaraz tutaj wezmę, podlinkuję, ale powiem wam szczerze. Czekam na wasze komentarze, bo burdel, poziom absurdu, burdelu, jaki tu już powstał, to już przechodzi chyba totalnie wszystko, co widziałem. Powiem wam tak, ja mogę wam jako specjalista IT z Linuxa doradzić, żebyście kopnęli w dupę ten Windows i przeszli na Linux, bo Linux nie okradnie was z waszej prywatności, prywatnych dokumentów, plików i wszystkiego, a Microsoft nie wie, że was okradnie, to jeszcze nic mu nie możecie zrobić. Pozdrawiam serdecznie.